You got to let it go. You got to let it go. I hej, hej, robaczki. Witam się z wami kolejnego dnia. Dzisiaj mamy jaki dzień? No ja wsadziłam. Dzisiaj mamy, słuchajcie, sobotę. Sobotę, ja mam dzisiaj wolne. Jesteśmy właśnie na... jesteśmy właśnie, słuchajcie, na mieszkanku poogarniać, ale widzę, że moja friend mi tutaj poogarniała, za co bardzo dziękuję. Także zamiotła, ja teraz poprawiałam tylko, bo jednak tutaj między tymi deskami, słuchajcie, no jest pełno kurzu, tak wygląda podłoga. Ona jest cała do zrobienia. Tej kartki nie, bo to jest instrukcja obsługi. A żarówka chyba była dobra. Sprawdzimy? Nie była dobra. Żarówkę możesz wyrzucić. No, także przyszliśmy tutaj trochę posprzątać. Słuchajcie, z takich informacji. Aha, i jeszcze tu znalazłam w ogóle szafę, jeszcze jedną. Także tego w ogóle nie wiedziałam, bo tutaj były drzwi zasłonięte. I tu jest jakaś szafa, tu jest jakiś w ogóle łącznik do czegoś, ale cholera ciebie do czego, nie mam żadnego pojęcia, ale jest taka wnęka, którą będę musiała odczyścić. Wiem właśnie, na razie nie będę jej zdzierać. Także my jesteśmy właśnie na mieszkanku. Będę robić, słuchajcie, kawcie. O, tak was na razie tylko postawię. A bo jak się mogę zrobić? No, ja zaraz będę sobie tu wszystko jeszcze czyścić, dlatego że chcę dzisiaj wyczyścić, słuchajcie, kuchnię. I nie wiem, czy mam w końcu, nie wiem, na czym stanęłam. Byliśmy właśnie w polskim sklepie, słuchajcie, po jakichś pierdu. Dzieci sobie wzięły soczki, sroczki, ja właśnie zrobię tylko sobie kawcie. O, kolejny rzecz do śmieci, proszę. Ten co to był wczoraj kawcie. Także tak by to wyglądało. No i słuchajcie, sprawa z karpetami niestety się rypła. Ja nie wiem, na jakim byłam z wami etapie. W każdym razie ta firma właśnie nie będzie robić. Myślałam, że wzięłabym ich jednak na jedno pomieszczenie, ale termin, jaki by mieli teraz najszybciej, słuchajcie, to jest termin za 2-3 tygodnie. Także no na to sobie nie mogę pozwolić z racji tego, że no my się pierwszego musimy wprowadzić, więc w miarę jak najszybciej tuż po pierwszym lub najlepiej przed pierwszym, no bardzo by mi zależało, żeby te podłogi jednak były zrobione. Koszt tych podłóg, jak wczoraj pojechaliśmy, słuchajcie, z Krzysiem i z Łukaszem do tej karpetowni tam, zapomniałam ich nawet, jak się oni nazywali, to wyliczyli właśnie na jakieś 600 z hakiem za same podłogi, za sam materiał jakby. No, plus jeszcze robocizna, ale na robociznę właśnie umówiliśmy się z Łukaszem. Także będzie mnie to kosztować jakieś 150-200 za położenie. Także tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o takie aktualizacje. Ja za chwilkę się biorę tu za oprzątnięcie właśnie tych tutaj pierdółek. Pokupowałam jakieś środki czystości. Lubię bardzo też te ściereczki. One naprawdę bardzo fajnie ułatwiają nam pracę. Tu mam jedną magiczną gąbkę, jaką dostałam, słuchajcie, od mamy. Podobno trzeba tylko namoczyć i bardzo fajnie czyści jakieś krany. Łazienkę, zlewy, także zobaczymy. Nie wiem, gdzie ją kupiła, wiem, że mówiła, ale zapomniałam. Więc to, tutaj mam jeszcze jakieś takie do kurzu, też ściereczki. Ja bardzo w ogóle lubię się w takich pierdółkowatych ściereczkach. No i tutaj mam jeszcze takie pachnące też do przetarcia półeczek, żeby ładnie po prostu w łazience pachniało od razu. No i co? Robię kawę. Gdzie jest mój kubek? Tam jest kubek. Dobra, poczekajcie, wezmę sobie kubeczek. Wezmę sobie łyżeczkę i zrobimy sobie kawę. No już nie powiem, że pierwszą, bo to już nie będzie moja pierwsza kawa, słuchajcie, na nowym. No ale taka jeszcze w takich, wiecie, w takich jeszcze warunkach namiotowych, czy jak to się to mówi, no to to jest pierwsza. Wzięłam sobie nowy czajnik, wzięłam sobie go z domu, dlatego że tak jak wam wczoraj chyba powiedziałam, na vlogu, to, czyli w poprzedniej części, no to niestety czajnik, który kupiliśmy w BM-ie razem z mikrofalówką i z tosterem, niestety był bez pokrywki, także wściekłam się, a wściekłam się nie dlatego, bo to czajnik, bo coś tam, tylko wściekłam się, bo po pierwsze kupowałam go w BM-ie w Edynburgu, więc no, gdyby to było tu, to już bym wczoraj z nim była tu w sklepie, no, ale kupowałam go w Edynburgu, a druga kwestia dlatego, bo nie mam paragonu, a trzecia kwestia jest taka, że kosztował 25 funtów, więc jak na czajnik, słuchajcie, to nie są to małe pieniądze, więc po prostu, nie wiem teraz, na pewno go zawiozę, zapakowałam, bo jego właśnie nie ruszam. Możesz otworzyć i sobie zobaczyć, tylko nigdzie nie ustawię, bo ci się zakurzy jeszcze. No.
Także robię kawcie i co? No i za chwilę biorę się dalej za sprzątanie i czekam na Łukasza, ponieważ ma przyjść i będziemy się rozliczać dziś za malowania. Także taka situation, no, taka sobota. Na mieszkaniu sprzątająca, po prostu masakra. No, temat podłóg mnie naprawdę bardzo, bardzo martwi, bo nie wiem, jak ja się po prostu ze wszystkim wyrobię. No, z Łukaszem to jeszcze się mogę dogadać, ale z karpeciarzem to już się nie dogadam, więc wywalić kurde 6, słuchajcie, tak od razu, no, to nie jest łatwa rzecz, także na pewno będę musiała pożyczyć jeszcze pewnie skądś kaskę, bo nie dam absolutnie, absolutnie rady, także na pewno bym musiała się zapożyczyć. No, no i znowu później też się stresuję kolejną kwestią, właśnie oddawaniem, a to dlatego, że jeszcze przede mną meble. To nie jest tak, że już mam wszystko, bo gdyby to miała wszystko, to pal licho, bo wtedy bym szybciutko sobie spłaciła te podłogi, ale przede mną jeszcze wszystkie meble. Zobaczmy, co nam tu mówi. Głodzinka, niezdecydowana, kapryśna. Wkrótce będę głodzić, pozorną lekkością każdego uwodzić. Spoko. O, nasz kierowca. Dyers and Finishers. On u nas był kierowcą w pracy. A w ogóle tutaj Adam gdzieś mieszka, też nasz kierowca. Wszyscy tu mieszkają. No, także co, ja się z Wami chwilowo żegnam i odezwę się do Was już. Aha, nie pokazałam Wam właśnie. Dobra. Spoko, w ogóle zobaczcie, jak siedzą. Hejko! Fajne masz spodnie. Oli dostała bluzę od chłopaka. Ja nic nie dostałam. Jak miałam 14 lat, to w ogóle nie miałam chłopaka. Dobra, tak wyglądają podłogi, które moja przepsiła mi tu pomogła. Po prostu przyszła i wczoraj wzięła klucz ode mnie z pracy i pozamiatała mi pięknie. Jeszcze poprawiam oczywiście. Kochana, dałaś czadu, nie ma to tamto. Pięknie pozamiatane, białe ściany. Będziemy jeszcze później malować sobie te tutaj, to na dole, te jak się to, te framugi, czy jak to się tam zwie. Także taka situation, także bardzo ładnie to teraz wygląda. No a ja się biorę za kuchnię. Kuchnię muszę posprzątać, gdyż 26, czyli w poniedziałek, słuchajcie, ma wjechać kuchenka, nie kuchenka, Boże, te, lodówka. Lodówka będzie stała tu. O, tu właśnie, dzisiaj kończą mebelki. Z kuchenką jeszcze się wstrzymujemy, bo czekam, aż po prostu ktoś się odezwie i to gówno naprawi. No i pralkę. Pralkę przywieziemy też w dzień przeprowadzki, nie ma pośpiechu. Umyć muszę okna, przetrzeć wszystkie półeczki za chwilę, blaty. No, i to chyba takie najistotniejsze. Towarzystwo tu chodzi po prostu, słuchajcie, z pierwszej ręki. Mama! Wow! Myślałam, że to jest wypicie takie fajne. No to spróbujcie. I jak to, tam macie kontakt. Tu. Mama i tak jak robi bąbelki robi. To zaraz zobaczymy, czy działa. So great. Wow. So the speaker. No, także dzieci podłączają. Co, pokaż co masz. Pokaż, co to jest? Lawa lampa. Ze speakerem. A co znaczy, że ona jest ze speakerem? Że muzyka. Włączysz to telefon. Naprawdę? No. I wtedy ona się rusza tak bąbelki, jak muzyka, gra? Bąbelki. No to dawaj, sprawdzamy. Jestem aż ciekawa. No podłączaj, tam nie ma co pytać. Chyba. Także podłączając, za chwilę Wam pokażę, czy działa. No, uwaga, mam. No, i włączaj teraz, podłącz. Włącz jakąś porn storm. No to ją włącz z tyłu. Naciśnij ten guzik. Wow. No i teraz muzyka. Dawaj, music, podłącz. Nie wiem, czy będzie good ones, nie wiem, co się wyświetli. To dawaj szybko, jestem ciekawa. Jet plane head up to the sky. One time on two. Dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami 26 sierpnia, dzień tygodnia, poniedziałek. Jak widzicie, ja jeszcze jestem w wyrku, masakra. Witam się z Wami z łóżka. Właśnie wstaję, jest godzina 8. Ja musiałam nastawić sobie budzik, bo dzisiaj pierwszy dzień mój wolny, ale zarazem zapierdział znowu zresztą. Także tak moje dni teraz wolne wyglądają, że po prostu absolutnie nic nie odpoczywam.
Pogoda dzisiaj taka średnia, nawet taka szarawa bym powiedziała. Wczoraj było pięknie, przedwczoraj było też pięknie, czyli weekend był piękny oczywiście, no ale w weekend ja tylko sobotę miałam wolną, a tak to piątek i niedziela praca. I co? I dzisiaj słuchajcie, znowu kontynuacja tematu przeprowadzki, dlatego że właśnie będę się zbierać, słuchajcie, i będziemy lecieć na tamto mieszkanie, dlatego że mam dzisiaj tam kilka wizyt. Będzie dowieziona lodówka, będzie dowieziona sofa, będzie pan od pomiaru podłóg, czyli będą mierzać mi przedpokój i salon, ponieważ o to poprosiłam, żeby, to znaczy na salon poprosiłam o to, że będę chciała kupić po prostu materiał, natomiast jeżeli chodzi o przedpokój, to chcę, żeby właśnie oni położyli, dlatego właśnie przyjadą też dzisiaj na mierzenie. No i mam nadzieję, że będą mogli zacząć jak najszybciej, to będzie możliwe. Następna kwestia to biorę właśnie tą wykładzinę, którą tutaj kiedyś zakupiłam i ją będę chciała gdzieś spożytkować. Dlaczego taki pomysł, a nie jednak te wszystkie podłogi takie same jak było na początku? A to właśnie dlatego, że no niestety nie mogłam skorzystać właśnie z usługi tamtej firmy, gdzie mogę ich spłacać, a na całość podłóg ja musiałabym wywalić, słuchajcie, w tym momencie ponad 1000 funtów, nie mówiąc już o tym, że jeszcze nie mam mebli i pewnych pierdół dodatków. Także dlatego taka właśnie decyzja, a nie inna, że użyję wykładzinę tą, którą mam, na cokolwiek, gdziekolwiek się ona zmieści i na cokolwiek ona starczy. Przedpokój i salon. Salon położy mi Łukasz, ale to podłogę kupuję właśnie w tej karpeciarni. No i kupuję też u nich to samo na przedpokój, z tym, że przedpokój kładą oni. Taki jest plan. Dzisiaj właśnie będą to wyliczać, więc będę na bieżąco Was informować, jak to wygląda. Więc dzisiaj jestem cały dzionek jakby uwiązana tam na mieszkaniu i będę Wam pokazywać jakieś postępy, jak będzie wyglądała. Będę Wam pokazywać, jak będzie wyglądała lodówka. Sofę Wam nie pokażę, bo sofę pewnie rozłożę dopiero jak będzie podłoga położona w salonie. Także to będzie dopiero za kilka dni. No, więc to tyle i co? No i wstaję, zadzieram kiece i lecę. Widzicie, o, leżę w piżamie i będę się dopiero zbierać. Zaraz szykuję jeszcze Gracusia do szkoły. Oli już poszła. No, taki hardcore, trochę hardcore, powiem Wam szczerze, naprawdę, z tym takim niewysypianiem się kompletnym. No i co? I chyba to na dzień dobry tyle. To chyba powiedziałam Wam wszystko, bo że jeszcze właśnie dzisiaj zawieźlibyśmy już może stół i krzesła do kuchni tam. Wtedy byłby już komplet w kuchni. Mogłabym sobie wtedy już coś poukładać i posprzątać, chociaż jeszcze też czekam na telefon w związku z kuchenką, żeby ktoś w końcu się zjawił i zainteresował tym tematem. No, także do usłyszonka, miłego dnia i jesteśmy w kontakcie. Słyszymy się niebawem. Dzień dobry. Wiem, że może być tutaj barżylowe światło, ale ja właśnie zbieram się, słuchajcie, na mieszkanie. Zaczynam dla Was znowu kolejnego vloga, w sensie, że kolejną część vloga. Dostałam właśnie telefon, że ktoś, słuchajcie, jest na adresie z czymś tam, nie wiem z czym, dlatego że ja już jakby nic nie zamawiałam więcej poza podkładami pod wedele, które miały być dzisiaj afternoon, z tego co mnie się wydaje, to jest po południu, a nie kurczę morning, także ja nie wiem o co kaman, ale właśnie będę już od teraz zaczynać vloga, gdyż właśnie teraz już będę popitalać tam. Jeżeli chodzi o mój strój, to właśnie dzisiaj mamy Abe Atis. Przypominam oczywiście o zniżce, wszystko będziecie mieli w opisie pod filmem. Jestem ubrana mega na sportowo. Teraz wykonamy sobie szybciusieńką, dosłownie pielęgnację, którą zresztą za chwilę zobaczycie. Czekajcie, tylko patrzę, czy ja was teraz zmieszczę ten tylko w statyw. O, no dobra, jakoś. Widzicie? I to jest też ten statyw, który kuźwa, to nie jest ten taki, co ja miałam, właśnie taki fajny z Primarka. On jest jakiś taki niedopasowujący się w ogóle, że nie można go właśnie unieść tak jak tamtego, nie? Nie wiem o co chodzi, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Dobra, nabalsamowane mam ciało, spryskam sobie tylko włosy tym Nivea. Ja sobie przelałam go, kupiłam go w Polsce, to jest Nivea Hair Milk Natural Shine.
I to jest mgiełka wygładzająca. Także niech się tu wszystko wygładza, mimo wszystko, iż jest spięte. Nie mam pojęcia i właśnie o tym Wam mówiłam, że czasami tutaj to są takie jaja jak berety, że no widzicie, dzwoni ktoś do mnie po prostu z samego rana, ja jestem kompletnie nieprzyszykowana. Nie mam pojęcia kto to, co to, dlatego że ja no nie przypominam sobie, żebym poza tymi bazami, w sensie pod tymi, jak się to nazywa, takimi tak zwanymi podkładami trochę, pod winyle, to ja nic nie zamawiałam. Czekam na Krzysia i będziemy spitalać tam na adres. Nie wiem, może dzisiaj sobie zapodam to. Dzisiaj będzie Queens. No i za chwilę tylko jeszcze jakaś pielęgnacja. Jak widzicie, tak jak mówiłam, ABF jest dzisiaj na sobie. Użyjemy sobie dla odróżnienia. Nie będę dzisiaj już się bawić w wyciskanie, słuchajcie, kremu z Clarins. Boli mnie też palec, bo sobie go przecięłam, więc dzisiaj stosujemy sobie Clinic. A co? Konkurencyjnie, słuchajcie, dla Clarinsa. Użyjemy sobie, bo jeszcze cały czas go też męczę i fajnie go wymęczę, dlatego że mam kolejną buteleczkę gdzieś w zapasie tego boostera, natomiast nie mam wkładu. Chociaż też miałam jeszcze jeden dziś chyba wkład, przeźroczysty, tylko teraz, czy go miałam i się z nim podzieliłam z kimś, czy go dalej dziś mam. Teraz tego nie wiem i na to pytanie nawet nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, ale mowa o tym właśnie. O tym takim fajnym duo. Chyba są muszę odkleić ten plaster, bo słuchajcie, no, bo już mi widzicie, przycięłam sobie pół palca, ale dobra, spoko luzik. To wszystko. Czy to wszystko, to wszystko. Jeszcze tylko smyrnę sobie delikatnie usta, chociaż od czego to była zakrętka? A, od tego do włosów. Smyrnę sobie usta, ale w to wolę czymś przeźroczystym. Niech ci mi się dziś koloru. No, także tak wygląda, widzicie, właśnie mój czas przeprowadzkowy i moje wolne od pracy. Także żadne to wolne, w ogóle nie czuję, że mam nawet wolne. Wczoraj fajnie przyjechała do mnie Karolcia wieczorkiem, siadłyśmy sobie na tarasiku, wypiłyśmy sobie po lampaczce wina. Także ekstra super. Dzisiaj mam też, słuchajcie, właśnie dzisiaj dowózkę tych rzeczy. Potem mam, dobra, poprawię sobie szybko trochę brwi. Później mam co? Czekajcie, do wózka tych podkładów. Chyba też dowiozą właśnie mi te winyle do robienia już. Ustalę w ogóle sobie termin robienia chyba. Bo ja nie wiem, czy oni najpierw to przywiozą, a później dopiero przyjeżdżają robić, czy przyjeżdżają robić już z winylami, tego nie wiem. Ale mam podjechać dzisiaj do nich tam do biura i wybrać, które ja w końcu chciałam, na które się zdecydowałam. Jest to dla mnie wycenione. Dobra, widzicie? To jest moja cała pielęgnacja. Być może jeszcze damy sobie tylko troszeczkę tego złotego kremu pod oczęta. Moje zresztą zmęczone, więc je rozjaśnimy delikatnie. No, także to mają dzisiaj przywieźć. No i tak naprawdę to chyba nic więcej właśnie nie miałam do przywożenia. Przynajmniej nie pamiętam. Ale raczej nie. Z nikim nie byłam na dzisiaj i to jeszcze na dziewiątą. Słuchajcie, umówiona. Chyba, że zapomniałam o czymś, co faktycznie bym się praktycznie nie zdziwiła. Praktycznie bym się nie zdziwiła. No i dobra, no to ja już mam wszystko. Gdzieś tu miałam metkę, czekajcie, chyba od tego stroju, czy nie jest taka duża? Nie jest duża. Damy radę. Dobra, jeszcze wodę sobie, słuchajcie, z cytryną. Później mam do ogarnięcia jeszcze te dwie przesyłki, ale muszę wydrukować etykietę. Tak wygląda mój strój, jak widzicie. ABATIS cały, na pewno pamiętacie tą współpracę. Biorę katankę, zawiążę sobie po prostu w pas. Czekajcie, zostawię Was oczywiście na chwilę w szafce standardowo, mam nadzieję, że nie spadniecie. Okej, tak właśnie będzie wyglądać. Na sportowo najwygodniej, biorę sobie tylko wodę, włosy mam, kurczę, wczoraj i nie cierpię, jak mi się tak nie układają. Dobra, biorę wodę, tak jak powiedziałam, nie zdążyłam wypić ze cytryną, nie wiem, w ogóle masakra jakaś. Powinnam wziąć jakieś kubeczki też tam na mieszkanie, bo nie ma tam kubeczków, jest kawa, jest było mleko, nie wiem, czy się nie skisło, albo nie było mleka, nie było mleka, mleko muszę kupić. Dobra, to wezmę, czekajcie, kubeczki w razie czego, takie nawet, o, takie, jakie tutaj mam, ło, takie. Jednorazóweczki, fajnie mi się przydadzą. Torbę biorę moją, YouTube'ową zresztą, czyli biorę ze sobą kubeczki, wezmę ze sobą wodę,
to biorę ze sobą pomiary i moje wszystkie notesy, gdyż będą mi na pewno potrzebne. Dobra, miałam wziąć wałki, które będą mi potrzebne do malowania listw, więc to, czekajcie, bo to nie jest wszystko. Biorę katankę, w razie czego jako kurtkę po prostu. A syn mój dzisiaj szukał koszuli, a koszula leży tu na krześle. O, biedny latał i szukał nie wiadomo gdzie. Dobra, i poczekajcie, i co jeszcze? I lecę jeszcze tylko wziąć drugi ten mój kalendarz i ładowarkę, okularki i tak naprawdę jestem ready, steady, go. Wystarczyło mi 15, słuchajcie, minut, żeby się szybciutko wyszykować. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba i mam nadzieję, że coś się dzisiaj będzie tam działo. Także do usłyszenia.